Guardia Opole to zespół, którego nie można lekceważyć, zwłaszcza kiedy występuje on na swoim parkiecie, gdzie do tej pory uległ jedynie Vive Tauron Kielce. Dlatego trójkolorowi od początku nastawieni byli na zaciekłą walkę. Zaczęło się bardzo dobrze i z Zabrzaniem wywalczyli po pewnym czasie nawet trzybramkową przewagę. Wtedy w bramce gospodarzy stanął ich słowiański golkiper, który stał się dla Zabrzan murem nie do pokonania. Opolanie ruszyli do ataku i szybko nadrobili straty, na koniec pierwszej połowy wychodząc na prowadzenie 17-15. W drugiej połowie trójkolorowi ruszyli do odrabiania strat. Tuż przed końcem spotkania szansę na remis miał Mariusz Jurasik, który jednak przegrał pojedynek z bramkarzem. Opolanie zdążyli jeszcze przeprowadzić zakończony bramką kontratak i ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 31-29. Szanse na odwrócenie złej pasy Zabrzanie będą mieli już we wtorek 17 listopada, kiedy to zmierzą się na swoim parkiecie z Azotami Puławy. Azoty, jak wszyscy wiedzą, w pierwszej rundzie wygrały z nami mecz, dlatego będziemy chcieli się zrewanżować i oddamy całe serce na boisku, dlatego prosimy o doping i wspomożenie nas na trybunach. Azoty, jak już w pierwszym mecz pokazał, to jest ciężki przeciwnik. Grają tam chłopaki, którzy w poprzednim sezonie tutaj reprezentowali Górnik. Każdy ich doskonale zna i wiedzą, że prezentują sobą bardzo dużo i będzie to na pewno ciężki mecz. Tym bardziej trójkolorowym przyda się wsparcie wiernych kibiców. Przypominamy, mecz Górnika Zabrze z Azotami Puławy w hali Pogoni już we wtorek 17 listopada o godzinie 18:30.